Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku robimy dom z Pinteresta. Co to znaczy? Będziemy na Pinterestie wpisywać na przykład house i będziemy robić pierwsze to, co zauważymy. Kitchen, living room itd. itd. Jest to naprawdę mocne, bo odtworzenie rzeczy z prawdziwego życia do Simsów nie jest wcale takie łatwe. Zatem dzisiaj jestem na moim stajwie budowniczym. Jak widzicie, różne dziwne rzeczy się tu dzieją, i wchodzimy sobie na Pinteresta. Mam wrażenie, że jak chce się poznać człowieka, to trzeba zobaczyć jego Pinterest'a. U mnie to są jakieś e, dziwne rzeczy związane z moimi studiami albo jakaś męska moda, no nie, więc tak to wygląda. W każdym razie będziemy wpisywać różne rzeczy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie będziemy wpisywać po prostu house, bo kilka osób na amerykańskim YouTubie już robiło ten challenge i nie chcę, żeby to wyszło tak samo. Więc na przykład my wpiszemy sobie um, house white i zobaczymy, co nam po prostu pierwszego wyskoczy tutaj. Okej, okay. let's go, let's go, może mi się to uda. Jesteśmy zatem. I bryła tego domu nie jest jakaś taka wcale łatwa. I dachy są ciężkie. Nie chcę też tego domu robić jakoś bardzo ogromnego, bo wydaje mi się, że jest on całkiem spory. Zupełnie szczerze, powiem dobra, coś takiego tu jest na samym początku, i następnie dalej jest jakieś takie przedłużenie w postaci dodatkowej, jakby. To trochę wygląda mi jak letnia kuchnia, powiem wam zupełnie szczerze. I powiedziałem, że ogólnie to jest OK, ta, ta, ten początek bryły, i teraz będziemy musieli zrobić dachy i tutaj będzie trochę to bardziej problematyczne wydaje mi się. Tutaj jest w ogóle ten dach pierwszy i on wygląda jakoś w tym stu... On jest taki dosyć wysoki. Następnie mamy drugi daszek, który jest tutaj malutki yy, i one są właśnie tak wydaje mi się bardziej na wysokość zrobione, że nie są takie po prostu niskie jak te zwykłe dachy i tu jest kolejny bardzo, bardzo duży dach, który się kończy w sumie na równi jakoś z tym, ale on aż dotąd dochodzi. Dobra, zmniejszę to, bo to była przesada. Dobra, teraz ma to więcej sensu i tu jest jeszcze wystające takie na 3, na 3, no albo na 4 najlepiej by było to zrobić. Też mi się wydaje, że to jest bardziej na 2, jak teraz na to patrzę. Dobra. No słuchajcie, zrobiłem tu jakiś pokoik, nie są za duże, może to będzie jakieś takie miejsce czytelnicze coś, bo no ledwo tak naprawdę da się tutaj wejść z tego, co na to patrzę. I teraz tutaj też mamy dach w ten sposób wyglądający, a nie, w ten sposób wyglądający, taki e, dwuspadowy. Pamiętajcie, że możecie e, tutaj również sobie z altem dokładnie kontrolować wysokość, więc też możecie to zrobić. I dodatkowo tutaj też jest również taki mniejszy tym razem daszek na tej takiej dodatkowej powierzchni, można powiedzieć, coś w tym stylu. Hmm, no tak mogłoby to wyglądać. I robimy tak samo z tym daszkiem tutaj, ale no fajnie, bo gdyby ten daszek właśnie wchodził do tego dachu, no nie. Więc ten minimalnie dach powiększymy i ten damy tak. O, coś w tym stylu będzie trzeba zrobić. Dobra, myślę, że w sumie najprościej będzie to zrobić takim dachem. Ja powiem Wam, że zupełnie szczerze nie sądziłem, że przyniesie mi to aż taki problem, więc coś takiego tu jednak zrobimy. Co prawda nie będzie to identycznie wyglądać, ale bardzo, bardzo podobnie, teraz sobie weźmiemy tą końcówkę. Tutaj przedłużymy i proszę bardzo, wydaje mi się, że jest elegancko, tak jak powinno to wyglądać. Teraz tylko wystarczy ten dach pomalować, on jest taki beżowo-kamienisty, coś w tym stylu, więc... Bo to, to już jest przesada, chociaż w sumie to jest... Ten też wydaje się spoko, trochę wygląda jak słoma jakaś, jak słomiany dach. Ale uznajmy, że to nie jest słoma, tylko to jest po prostu taki pattern. <grym> I tutaj wydaje mi się, że to wygląda na jakąś taką blachę, o dziwo, dosłownie coś w tym stylu, może minimalnie ciemniejszą. I, I tak to jest. I teraz czas pomalować to na jasny kolor takiej jasnej cegły. Ok, zmieniam jednak zdanie, będzie taka jasna cegła. Zmieniłem też widok światła, więc może będzie teraz to lepiej widać. I trzeba dodać też obrzeża dachów. Wydaje mi się, że dodam po prostu te zwykłe, proste, białe, one tutaj będą idealnie wyglądać. I nie będą też jakoś mocno przesadne. Więc proszę bardzo, co sądzicie? Mi się wydaje, że jest na razie mega spoko ogólnie. Dobra, teraz będzie czas ogarnąć okna. Okna mamy białe, jak widzicie. I okna białe takie zasadniczo możemy sobie pozyskać z na przykład śnieżnej eskapady. Najbardziej pasują mi te z psów i kotów na ten moment. Więc będziemy tutaj z nimi jakoś kombinować. Te większe okna powstają tutaj, gdzie są większe. Tak samo tu by się to okno przydało, ale jest za duże. Piszemy sobie BIMów objects dopiero teraz jest mi potrzebne aż to dziwne i wstawimy sobie w białym kolorze takie dwa mniejsze okna i będzie to i tak wyglądało dobrze. Tak samo zrobimy zresztą tutaj i tutaj. I tutaj, jak widzicie, są takie okienka. Dwa mniejsze, mam wrażenie, i tutaj jest jakieś takie kwiatki, coś takiego, to zaraz to wykombinujemy. Damy też z sufikotów taką drewnianą tutaj na dole. Chociaż nie ma takiej w sumie, ona jest taka dosyć prosta, więc może niekoniecznie z sufikotów damy, tylko po prostu zwykłą taką jasną, zwykły taki jasny fundament najprawdopodobniej. Dałem też z tyłu jeszcze jakiś, jakiś tarasik, ale zobaczymy, czy to zda egzamin. I tutaj są takie piękne drewniane drzwi. Dobra, teraz czas zabrać się za te piękne kwiaty, które tutaj sobie są, ponieważ uważam, że to jest bardzo ładnie wyglądająca rzecz, więc wszędzie je tutaj w sumie poddaję, gdzie one były na tych oknach, chyba na tych trzech tylko, więc nie z tego dużej. Zaraz zajmiemy się też landscapem. Jak widzicie, tutaj są piękne schody mm, jasne, więc coś takiego tutaj damy, proszę bardzo. I tutaj jest pięknie obudowane to wszystko wielką ilością kwiatów, i idącą taką tutaj w sumie ścieżką. Nie do końca mam widok na tą ścieżkę, natomiast no jakoś ją sobie tutaj wymyślę, że ona tak trochę sobie zawija po prostu w tą stronę, dlaczego by nie, żeby to było jakoś tak inaczej niż standardowa prosta ścieżka, no nie. No i dobra, teraz czas na to, żebym ja zrobił to jakiś taki mini landscape, więc dajcie mi chwilkę i wracam z tym po prostu jak to zrobię, bo to zajmie mi dużo czasu. Dobra, zatem tak zrobiłem, to tak to wygląda w tym momencie. Zrobiłem też tutaj z tyłu taki mini lasek, bo wiecie, tam z tyłu też są jakieś duże drzewa i wygląda to tak dosyć przytulnie. Tutaj poddawałem jakieś pierdółki, tutaj wydawało mi się, że tak bardziej było zorganizowane z tej strony, z tej strony takie trochę bardziej rozrośnięte. Poddawałem też lampy, poddawałem też tutaj jakiś stolik i tak dalej i zrobiłem ogólnie taki tył cały tutaj. Yy, I uznałem, że w sumie możemy zobaczyć na Pinterestie właśnie jakiś taki backyard, yy, mam nadzieję, że prosty. I zobaczymy, jak to wygląda. I jesteśmy zatem na Pinterestie, piszemy sobie pretty backyard e, mo, o, może być wywpól, zobaczymy, co się wtedy <laughs> pokaże. E, <laughs> no takiego nie zrobię, takiego nie zrobię, bo niestety byłoby to chyba... O, ale ten bym mógł zrobić, albo ten. Ten jest taki prosty. Dobra, spróbuję. Jest pierwsze, spróbujmy zrobić coś takiego, kochani, może w mniejszej wersji. Trudno. Niech będzie, co będzie. The challenge is the challenge, słuchajcie. Możemy robić zasadniczo te takie Okrągłe jakieś chyba baseny, no nie do końca. Okej, to jest zrobić, jak widzicie, taki basen jego kształtu, ale mi to nie wychodzi, więc usłam tą piwnicę i po prostu zrobimy to w prosty sposób, no trudno. Oki, okay, zatem tak wygląda nasz tutaj ogródek, można powiedzieć. Jest tak dosyć prosto, ale wydaje mi się, że klimatycznie więcej tutaj nie trzeba. Zatem zabieramy się teraz za dzielenie pomieszczeń, kochani, ale to zrobię bez was. Okej, okay, na ten wygląda tak, że mamy tutaj wejście, tutaj mamy korytarz, tutaj mamy sypialnię, łazienkę mniejszą, drugą większą, kuchnię, salon jadalnię. i jadalnię. Jeszcze to wszystko rozświetlę i zacznijmy może sobie od salonu, który jest tutaj. Minimalnie jadalnie, jednak zmniejszymy, bo chciałbym, żeby to było większe wejście do salonu. O, jakoś tak. Wpiszę sobie Simple Living Room może i coś fajnego znajdziemy. Okej, okay, to jest rzecz, która nam się wyświetliła. No taki polski, żegłem, w Polsce w sumie są takie popularne. No ale dobra, bierzemy się za to. Jest on ogólnie dosyć ciemny i nie ma wyjścia, ale jakbyśmy tu zrobili tą kanapę, tu ten stół, tutaj jakąś tą komodę i tak dalej, to byłoby ok. Wydaje mi się, drzwi tutaj nie widzę, ale ja bym raczej poleciał z jakimiś takimi e, basic jasnymi na ten moment z gry postawej, później jak coś będziemy zmieniać. Podłoga mi się tutaj nadałaby ta z życia eko jasna, bo tutaj widać ewidentnie jest dosyć jasna podłoga, może bardziej w tą stronę, żeby ona szła. I mamy szare ściany, i ta druga ściana chyba naprzeciwko. Jest nawet czarna i to są nawet dosyć ciemno-szare te ściany, więc zróbmy to w ten sposób. No, niestety tak nam wybrała gra i jakąś taką mega, dosyć ciemną. Niestety z ciemnością ścian jest problem. Ta jest dosyć czarna, ale ma tą listwę na dole. No i będę musiał iść z, z tą właśnie z listwą. Trudno, w sumie nie spodziewałem się, że nie będzie zwykłego czarnego koloru, ale tak to wygląda. I tutaj, oczywiście, żeby zrobić taką szarą kanapę, użyjemy kanapy z wystroju marzeń. W sumie bardziej by pasowała chyba, e, chyba ta. To jest dosyć taka szaro zielona. A ta? Dobra, pójdziemy w to. Ja wiem, że ona jest trochę zielona i nie jest podobna e, do tamtej kanapy aż tak bardzo. Natomiast ja nie chcę korzystać z modów tutaj, więc dodamy taki, taki jakby element. Jak zresztą widzicie, element drewniany, no trudno. I chyba jednak domy to tutaj bliżej okna. Zwykły szary dywan, możemy sobie wziąć trochę taki poszarpany, i to jest z tej kolekcji, której dokładnie imię nie pamiętam. On jest chyba trochę jaśniejszy od tej kanapy, więc może być nawet o, jakiś taki. Stolik. Wiem, że taki stolik mamy z modów. O! Ej! Ej, czy to nie jest perfekcyjny stolik? Nie mam niestety mniejszego takiego, ale ten też się ewidentnie tutaj nadaje, naprawdę. No, może jest trochę za duży, ale trudno. I taki fotelik bujany. No, z fatali Bujan to mamy takie. On nie jest zbytnio nowoczesny, niestety. Ale ten myślę, że zrobi. Po prostu uznajmy, że on jest Bujany. Innego po prostu takiego Bujanego bardzo nie widzę. Więc zostawimy sobie ten z. On jest chyba z życia eko. Si, on jest z życia eko. Tutaj poddajemy jeszcze pierdółki, żeby to wyglądało dobrze. Więc jakaś oczywiście roślinka. Zawsze się przyda. Jakieś świeczki zawsze się przydadzą. Niech sobie tutaj będą. Bardziej fancy świeczek niestety nie mamy, chyba że takie, ale to już są za wielkie. Okej. Okay. Mamy też okrągłe lustro i to może być problem, bo jedyne okrągłe lustro w tym takie mamy i jest ładne jest to to, a ono ma tam takie światło. No to też nie to, to też nie to. Dobra, dam na razie to. Wiem, że nie wygląda ono tak majestatycznie, estetycznie w ogóle, ale z tym nic nie mogę z tym zrobić, a nie powiększego w żaden sposób. Tutaj też po prawej stronie jest taka czarna lampa, która w sumie zasadniczo idzie do góry ze światłem, z tego co ja widzę, i oświetla sufit, to z tym może być problem niestety z taką lampą, chyba że taka, do nagrywania. Z najgorszym... Boże, jak okropna. Dobra, dam tą, bo jest najbardziej pasująca. Zupełnie nie wygląda jak tamte, ale no nie jestem w stanie dać takiej lampy. I'm so sorry po prostu. Tutaj mamy jakąś taką komutkę jasną po prostu, trochę taki e, vibe Ikea-owy, więc wydaje mi się, że ta will do, co prawda jest trochę bardziej dziecinna, albo ta jeszcze może. Nie, ale ta jest wyższa, wydaje mi się, że tamta też jest wyższa. Dużo mam komut z modów, które by idealnie tutaj pasowały. Ale co nie o to chodzi? O, ta też może być spoko. Okej, okay, dajmy tą. Nie jestem zadowolony. I damy jeszcze jakieś zasłony. Co prawda tej zasłony nie ma, bo nie ma w tym pokoju w ogóle okna z tego, co mi się daje. Ale damy takie jasne, chociaż żeby to jakoś tak bardziej przytulnie wyglądało. No i tutaj mamy jasną komodę pod telewizorem, więc postaram się też tego wykombinować. Po prostu o zwykłą taką jasną. Ona wydaje się zresztą dosyć podobna. I telewizor. Tam też widać jakiś kominek, więc jakby tutaj zmieścić kominek to byłoby jeszcze bardzo spoko. Damy taki telewizor. Chociaż ten telewizor wydaje mi się stoi na tej komodzie, więc może... Damy go w wersji stojącej. Dodam też od siebie już roślinkę, bo roślinek nigdy za wiele. I tutaj y, by się przydał właśnie jakiś taki nowoczesny kominek. Z nowoczesnością w Simsach to nie jest za łatwo. Myślę, że ten zda egzamin tutaj i będzie wyglądał dosyć spoko. I tak wygląda nasz salon, kochani. Nie jest źle. Wydaje mi się, że całkiem jest odwzorowany vibe'ik tego salonu. Może nie jest idealnie, ale wygląda to spoko. Do tego jeszcze musimy znaleźć takie zwisające lampki, może coś w tym stylu. No może niekoniecznie w tym. O. Te są ok. powiedzmy, że mogą tak wyglądać sobie tutaj. No i jest jeszcze dużo lampek takich pomniejszych, ale my damy tylko chyba dwie, żeby za mocno już nie było świetliście w tym salonie. No dobra, to teraz czas na kuchnię. Piszmy sobie za tym pretty kitchen. Tak samo dodacie jakieś różne słowa tutaj, żeby innymi o jaka słodka Jezu, totalnie ją chcę, mega. To jest w ogóle mój vibe kuchni. Podoba mi się jest taka elegancka, z, oś, oświetlona. Tutaj jakieś drewno, w ogóle super. Lecimy z tym. Dobra, zatem jest tutaj kuchnia ewidentnie jasna, i według mnie najbardziej pasowałyby do niej mm, z wiejskiej sielanki, o dziwo, te blaty, bo one mają, wiecie co? O, właśnie to. A to by wyglądało idealnie jeszcze w tym złocie. O Jezus, to jest piękne. Co prawda tam nie jest drewniany ten blacik, ale to złoto tutaj idealnie wygląda, więc lecimy z tym zasadniczo, rzekłbym. Tu zrobimy jakoś tak. Tu będzie wejście, więc tutaj możemy zrobić lodówkę, a tu zrobimy miejsce do gotowania właśnie. O, jakoś tak tutaj do końca damy. Potrzebujemy też bardzo ładnych kafelków i wydaje mi się, że któreś z tych mogłyby, gdyby były ciemne, ale niestety nie ma, tu widzę ciemnych spełnić ten egzamin, albo te na jedno wszelki wypadek jeszcze ujdą, co prawda nie są aż tak ozdobne, jak o, te są też dosyć, o, te są słodkie, co prawda nie są takie jasne, ale bardzo ładną mają ozdobę i jest w ogóle podobna do tamtej, więc bym zasadniczo to zostawił i damy jasne w sumie wszystkie takie kuchenne RTV, AGD rzeczy. Co prawda, nie widać podłogi w tej kuchni, natomiast mi się wydaje, że ona też byłaby jakaś taka, właśnie drewniana, podobna do tego, więc zasadniczo moglibyśmy zrobić nawet coś w tym stylu, albo właśnie w stylu tej jasnej. Stąd ona jest taka delikatna, więc wydaje mi się spoko. Mm. No ale to już mi się nie podoba, to bo zobaczcie, to jest taka zasłonka. Zasłonka to nie mój vibe, dosyć, więc zróbmy jakoś tak, to może. Mm -hmm. Zasłonki ewidentnie nie są. Nie wajbuję z zasłonkami tutaj. Czy to will work? okej, okay. No nie, nie mogę tego tak postawić. To zrobię to po prostu. O, w ten sposób. I blat po prostu dam jakiś też. I okap dam też jakiś taki kind of wojskowy. Takie wiecie, poru... połączenie nowoczesności z nienowoczesnością tutaj po prostu się wytworzyło. Trochę złote też dodamy, bo wydaje mi się, że tutaj by pasowało. No, tej kuchni ma taki waj. I chyba tutaj dodam, wiecie co, tej kuchni łuk. Jakoś tak lubię mieć choć trochę otwartą kuchnię, więc, dlaczego by tutaj łuku o nie zrobić i pięknego kwiatka tutaj w róg wsadzić? Nawet takiego. O, proszę bardzo. No i tak wyglądałaby. Zobaczcie, nasza kuchnia. Dodam tutaj też stół, bo jakoś tak wydawało mi się mało przytulnie, a teraz jest lepiej. W ogóle o, roz, różnica między tymi dwoma pomieszczeniami jest kolosalna. Dalej mamy jadalnię, i do jadalni też postanowię chyba zrobić y, otwarte wejście tutaj. I wpisam sobie Pretty Dining Room i mamy coś takiego, taki bardzo wystawny styl. I aż się boję, co z tego wyjdzie. Dobra, zrobię tutaj bardziej na środku. Okno i dobrze, że mamy taki kit, jak dekor to the Magna no się nazywa po angielsku. I nigdy go nie pamiętam, bo w nim jest sztukateria. A sztukateria to jest ewidentnie coś, co nam się do takiego majestatycznego pokoju może przydać. I wydaje mi się, że w bieli ona będzie wyglądać bardzo estetycznie tutaj i jakoś dopełni to całe pomieszczenie. Więc na tych dwóch ścianach może uda mi się to zrobić. Na tej po prostu chyba zrobię to, no bo na oknie to, chociaż na oknie też nie wygląda to jakoś źle. Ej, fajnie. Także zrobimy to jakoś tutaj, i do tego damy jakąś estetyczną tapetę. Och, dosłownie, tak, majestatyczna tapeta w vibe. O, jest majestatycznie, jednak chyba zdejmę to z tego okna, bo mi tutaj to za bardzo nie pasuje, będzie to po prostu wyglądać w ten sposób. No i teraz przydałaby się jakaś też wystawna podłoga, nie wiem, czy może jakiś taki parkiet. O. Patrzcie. I piękny, wielki jakiś stół, wystawny taki, o, róg obfitości, myślę, że to idealna nazwa do niego. I będzie trzeba dużo rzeczy w tym stole zapełnić. Widzę, że tam fotele to są również e, obfitością, zalatują mocną, o, więc nawet takie bym mógł dać, chyba, że będziemy mieć coś lepszego jeszcze po drodze, bo tutaj, jak wiecie, zaczynają się drugi fotel, zaczyna się dobra zabawa. O, coś takiego. To jest ewidentnie ten fotel, którego ja szukam. No i teraz trzeba tą obfitość tutaj zawrzeć, żeby chociaż trochę tych rzeczy na tym stole było, że wiecie, jest co tutaj jeść. Dobra, coś tutaj poustawiałem, jeszcze by się jakieś świece przydały. Nawet może być jakiś taki, o, proszę bardzo, z dwóch stron, gdzie nie gdzie, powstawiać. No i zobaczcie, jest nagle pięknie, bogato. I teraz czas na jakieś takie właśnie totalnie odjechane, bogate obrazy, za jakieś miliony monet, które totalnie nie mają znaczenia, ale o typu jakaś właśnie przodkini, coś takiego. Idealnie to po prostu będzie się tutaj prezentowało. I jakiś wywalony w kosmos po prostu żyrandol, taki, którym po prostu oczy odpadną ludziom, jak go zobaczą, ale no ten by najbardziej pasował, ale jakby go zmniejszyć. On jest taki trochę kinda nowoczesny, ale nie mamy nic lepszego w sumie, tak jak sobie myślę o tym. O, ale ten jest jeszcze bardziej taki odwalony jakiś. O, jak tak by spadał. No patrzcie, estetycznie elegancko. No i mamy, mamy jadalnię, Proszę bardzo. Trzeba zająć się tymi dwoma tutaj korytarzami, myślę, że zrobimy je w podobnym stylu. Pisałem sobie za ten pretty Corridor i wyszło mi coś takiego. Ciemna podłoga, jasne rzeczy, więc można coś takiego tutaj zrobić, nie ma żadnego problemu. myślę, że to jest jego dream house. <grym> Fajnie, że w końcu mamy ciemną podłogę, bo w sumie trochę za ciemną podłogą tę wolałbym, nawet żeby była ona jakaś taka bardziej jednolita. O, nawet taka czekoladowa. Czekoladowy vibe'ik, to by pasowało. do tego jasne ściany, więc to jest też spoko, bo łatwo wszystko będzie urządzić. No i mamy jakiś taki piękny dywanik, to zaraz damy i tu, i tu taki dłuższy. To jest w kolorze nawet czerwonym takim. dosłownie okaże mi się to z takim, takim obdartym trochę dywanem i ma on swój vibe, więc ja go tutaj daję i, i będzie on dobrze wyglądał. No i dobra, tutaj widzę, że mamy jakieś takie białe, białe szafki, coś w tym stylu, więc jakby znaleźć jakąś fajną szafkę, może niekoniecznie tą, chociaż ta też nie jest zła i zrobić tutaj wejście. Do tego jakieś piękne okno, tutaj takie, takie jakieś eleganckie bardziej, a może nawet to. No ja niestety, nie mogę ich zmniejszyć. Zawsze mnie to denerwuje w oknach, że nie mogę ich zmniejszyć. O, to jest ciekawe, ale chyba zbyt nowoczesne. Dobra, dam to złote. A może stracę, może nie, zobaczymy. No i oczywiście jakieś, oczywiście takie pierdółki jak kwiatki, klucze jakieś i inne rzeczy związane właśnie z korytarzem po prostu, z wyjściem z domu, no nie? O, tu mam jakiś telefon z kluczami z kitu tego, z pierdółkami, więc idealnie to będzie tutaj pasować. Na wyjściu też mogą sobie stać jakieś perfumy, bo dlaczego by nie, zawsze można się, wiecie, odświeżyć przed wyskoczeniem do domu, z wyskoczeniem z domu. O, tu jakieś coś takie eleganckie, jakiś kremik na zewnątrz, czy coś. Let's go. No i myślę, że ta strona jest ok A tutaj zrobimy miejsce takie do usiąścia, jakieś właśnie z jakimś takim fancy, może fotelem. O, on jest taki ozdobny, będzie do tego miejsca pasował. Jakimś kwiatkiem i miejscem na wieszak. Takie rzeczy. O, jakieś buty też się tutaj znajdą. Wieszak. Proszę bardzo, obok tego kwiata można sobie powiesić coś i jakiś obraz i będzie elegancko. No, i zasadniczo w tym miejscu są jeszcze takie, gdzie niegdzie. I wydaje mi się, że w tym miejscu, gdzie niegdzie, by pasowały jakieś, jakieś takie ładne kolumny. Więc czy ja to wstawię? O, jednak nie. Szacowałem, nie będą pasowały. No więc tak wygląda wejście. Może jeszcze jakieś buty dodam tutaj, żeby było to bardziej realistyczne. O, więc niech jakoś tak to wygląda. I tu tutaj trzeba jeszcze będzie zrobić wejście do sypialni. I tu wejście do łazienki. I zasadniczo tutaj nie ma co jak postawić, a więc ja bym tutaj może dał jakieś takie mini miejsce. Tu by ono najbardziej pasowało, ale to jest za duże. Może minimalnie przestawię w tą stronę to. I wtedy to damy tu. O, to jest takie eleganckie. Tutaj też będzie można dać lustro. żebyś się tak jeszcze przejrzeć, żeby jakoś tak to uelegancnić to pomieszczenie. Coś w tym stylu. No i okej, okay, tak będzie to pomieszczenie wyglądało. Nic więcej tutaj dodać nie możemy. I teraz zajmiemy się łazienką numer jeden. Mamy small bathroom i jest taka piękna. Boże, to jest w ogóle moje marzenie mieć taką łazienkę. Dosłownie kocham ją. Już więc robię ją w Simsach szybciutko. Słuchajcie, żeby zrobić sobie taką prysznicową, jakby takie szkło prysznicowe, zawsze możecie sobie usunąć ściany i dać po prostu zwykłe okno i mi to zawsze najlepiej działa i macie, patrzcie, eleganckie prysznicowe tutaj taką, taką, takie okno, no w sumie nie wiem jak to nazwać, taką zaporę. <grym> Boże gdybym mógł korzystać z modów, to życie byłoby 30 razy łatwiejsze, natomiast nie mogę, więc jest ciężko. Dobra, chyba takie coś muszę dać niestety w ostateczności. Bardzo trudny znaleźć rzeczy z ciemnymi obramówkami. Niestety, nie wiem jak to jest, ale jest. No i oczywiście płytek takich jakbym chciał, też nie znajdę. Um, gdyby te były właśnie białe z taką tą obramówką, to byłoby spoko. Ale niestety, więc muszę się ratować, nie wiem, takimi mech. Dobra, te, niech będą, no trudno. Tutaj jest jakiś chyba fotelik taki rozkładany po tej prawej stronie, tak mi się wydaje. Więc ja po prostu dam tutaj jakiś, jakiś taki fotel, który można złożyć i pomniejszego, żeby było. I zasadniczo więcej rzeczy tutaj nie ma, więc ja dam jeszcze tylko jakieś obrazy i będziemy stąd wychodzić. Proszę bardzo, tak wygląda nasza łazienka. Nie jest szalona, ale jest taka prosta, ładna i elegancka. Zatem mamy sypialnię i sypialnia wygląda tak, zważając na to, że nie damy rad zrobić czegoś takiego w Simsek, to weźmiemy sobie sypialnię numer dwa i to jest taka sypialnia z dużą ilością kwiatów, z jakimś takim fajnym dywanem. Ładne łóżko, coś takiego ogarniemy. Okej, okay, tak wygląda ta sypialnia. Dałem tutaj naprawdę, naprawdę dużo tych kwiatów. I nie dawałem też zasłon, bo w sumie nie było zasłon w tej sypialni, więc staram się to jakoś tak odtworzyć. Fajny taki, taki relaksujący ten pokój się wydaje. I została nam jedna, very, very small łazienka. Mam nadzieję, że uda nam się dostać jakąś łazienkę z wanną, żeby tutaj jakoś to wyglądało. Dobra, napisałem bathroom, bathtub small, więc będzie mała łazienka z... Jaka piękna. Nie wiem, czy uda nam się coś z tego zrobić, ale jest liczna, naprawdę. Zobaczmy. Najwyżej nie będziemy mieć tu po prostu kibelka, no trudno. Dobra, zatem tak wygląda ta łazienka. Wyszła mi nawet spoko, żebym nawet umiejscowiłem tutaj kibel, który mam nadzieję... Oj, lekko wystaje, więc muszę go tutaj jeszcze... O, okej. Okay. Mam nadzieję, że te simowy tutaj dadzą radę przejść. I tak, kochani, wygląda mój dom zrobiony przez Pinteresta. Jestem ciekawy, co będzie w sensie, Tak wygląda on z rana. Co prawda mam wrażenie, że wnętrze totalnie nie oddaje tego, co jest na zewnątrz i byłby, powinien być to zupełnie inny dom, natomiast... Dla mnie jest całkiem git. A wy dajcie znać w komentarzach. Serdecznie, jeżeli taki wam się spodobał i chcecie więcej takich filmów moich to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i dajcie znać, czy wy też weźmiecie udział w sobie w takim challenge'u, a ja już wstawiam wam ten domek do galerii. Na hashtag kosmo. Zapraszam, wbijajcie tam, a ja dziękuję za oglądanie tego filmu. Pa!